et nobis pluunt justum. Pasta restaurant gave me old pet dog. Another one starring hard work and family, death, poverty. So he always wanted a new car, and now he's got two. Always wanted his own house, so now he has a house, a cabin, a condo, and a golf course. So he always wanted a boat, and now he's single. Be watchful. Be alert. You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home, and he places his servants in charge, each with his work, and orders the gatekeeper to be on the watch. Watch, therefore. You do not know when the Lord of the house is coming, whether in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or in the morning. May he not come suddenly and find you sleeping. What I say to you, I say to all. Watch. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Pierwsza część Adwentu to przypomnienie o powtórnym przyjściu Pana i okolicznościach tego przyjścia. Druga część to przypomnienie o Jego pierwszym przyjściu, które dokonało się w Jego ciele. Cel Jego przyjścia był już wiadomy z zapowiedzi proroków. Bóg tak umiłował świat i człowieka, że sam postanowił być człowiekiem, podobnym nam we wszystkim, oprócz grzechu. W rozmowie z Nikodemem Jezus doprecyzuje swoją misję, aby każdy, kto wierzy w Syna Człowieczego, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jedna z fundamentalnych prawd naszej wiary. Drodzy bracia i siostry, codziennie w naszej modlitwie wypowiadamy słowa: przyjdź królestwo Twoje. Ale czy naprawdę pragniemy, aby Jezus przyszedł na ziemię? Dziś, teraz, za chwilę. Czy naprawdę wierzymy, że spotkanie Jezusa to najważniejsza i najlepsza rzecz, jaka może nam się przydarzyć w całym naszym życiu? Jaka jest tego przyczyna, że lękamy się spotkać z Jezusem? Odpowiedź wydaje się zaskakująco prosta. Ponieważ nie wydoskonaliliśmy się w naszej miłości. W naszej miłości do Boga i do bliźniego. Święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście przypomni nam tę prawdę z całą mocą. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. To Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia. Miłość synowska i bojaźń niewolnicza wykluczają się nawzajem. Synowska bojaźń, która się lęka, że niedostatecznie miłuje, jest stopniem do doskonałej, prawdziwej miłości. Z powodu lęku przed karą za grzechy w naszej relacji z Bogiem panuje wypaczona wizja Boga, który jest tylko sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, a nie przede wszystkim miłosiernym Ojcem, który największym grzesznikom wybacza każdy grzech, o ile za niego żałują. Nasz Bóg nie jest surowym sędzią, który tylko czyha na nasze potknięcie. To nie jest mój Bóg. To nie jest Bóg chrześcijan. Bóg chrześcijan własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Drodzy bracia i siostry, prawda o naszym Bogu jest taka, że jest On jednocześnie sprawiedliwy i miłosierny. Czy jest możliwe współistnienie takich dwóch sprzeczności? Przykładem, który może nam pomóc w zrozumieniu tych antynomii, jest historia osoby,
która spowodowała wypadek samochodowy. Chłopak ląduje na ławie oskarżonych. Sędzia wydaje wyrok. Za spowodowanie dużego zagrożenia dla zdrowia i życia innych ludzi młodzieniec musi zapłacić karę w wysokości 200 000 dolarów. Jest załamany, gdyż nie ma takich pieniędzy. A to znaczy, że czeka go więzienie. Po zakończeniu rozprawy sędzia wstaje, zdejmuje togę i idzie do kasy. Tam wpłaca 200 000 dolarów jako grzywnę za spowodowanie wypadku. Ów sędzia był ojcem młodzieńca. Drogi bracie i siostro, w Jezusie Chrystusie Bóg spłacił wszystkie nasze długi, czego my nie bylibyśmy w stanie zrobić. Taki jest mój Bóg, któremu ufam. Taki jest Bóg chrześcijan, którego chrześcijanie uznają za swojego Pana i Zbawiciela. Dla nas na końcu czasów będzie On Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym. Dla tych, którzy nie słuchali Jego słów i nie starali się przestrzegać Jego przykazań, którzy nie praktykowali miłosierdzia, pozostanie jedynie sędzią sprawiedliwym, który rozliczy wszystkich grzeszników z każdego najmniejszego grzechu. Drodzy bracia i siostry, wołajmy za prorokiem Izajaszem. Rozedrzyj niebiosa i stąp, Panie. Niech zatrzęsą się góry. Powtórzmy za psalmistą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Pokaż nam, Panie, łaskę swoją. Zaprowadź Twoje królestwo na ziemi. Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Drodzy bracia i siostry, jak mamy czuwać, aby dobrze się przygotować na przyjście Pana i nie przespać Jego nadejścia? Mamy wsłuchiwać się w Jego słowo i wprowadzać je w czyn. Niech Pan obdarzy Cię swoim pokojem. Rorate celi de super, et nobis pluant justum. Rorate celi de super, et nobis pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra mem ineris iniquitatis, ecce civita sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationes tuae et gloriae tuae, ubi li laudaverunt te, patres nostri. Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Peccavimus, et factis humus tamquam in mundus nos ececidimus, quasi folium universi, et iniquitates nostre quasi ventus abstulerunt nos, abscondisti faciem tuam alobis, et alalisisti nos in manu iniquitatis nostre. Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Vide, Domine,
afflictionem populi tui, et mihite quem missurus est. Emite agnum dominatorem terre, de petra deserti, ad montem filie Sion, ut offerat ipse jugum captivitatis nostre. Rogate, celite super, et nubes pluant justum. Consola mihi populo meus, cito veniet salus tua. Quarem errore consumeris, quia innovavit te dolor, salva pote, noli timere. Ego enim sum dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus. Rogate, celite super, et nubes pluant justum. Rogate, celite super, et nubes pluant justum.